lat motocykle są ogromną częścią amerykańskiej kultury. Harley Davidson to najpopularniejsza amerykańska firma produkująca motocykle, ale pomimo ich ogromnego sukcesu w przemyśle, jest jeden duży problem, przed którym firma stoi, ale najpierw, jak to się w ogóle zaczęło? Nazwa Harley Davidson pochodzi od Williama Harleya i Artura Davidsona. W 1903 roku zrobili pierwszy motocykl ogólnodostępny do kupienia, a w 1910 roku powstało logo marki. Do 1918 roku prawie połowa wszystkich wyprodukowanych motocykli była sprzedawana do armii Stanów Zjednoczonych i używano ich podczas I wojny światowej. Na początku lat 30. wielki kryzys zmiótł wszystkich amerykańskich producentów motocykli z wyjątkiem Indiana i Harley Davidsona. To byli jedyni dwaj producenci aż do 1953 roku. Linki do partnerów znajdują się w opisie materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Jednak kiedy wybuchła II wojna światowa, wstrzymali prawie całą produkcję komercyjną i skoncentrowali się na zaopatrywaniu wojska. W 1945 roku wojna się skończyła i znowu wrócili do tworzenia motocykli dla cywili i którą to produkcję kontynuują aż do dziś. Obecnie sytuacja dla całego rynku motocykli mocno się zmieniła. Teraz ludzie nie kupują tak jak w przeszłości. Przyczyn jest kilka. Jedną z nich jest to, że motocykle są uważane za coś w rodzaju luksusu. To prawda, że są generalnie tańsze niż samochody, ale większość ludzi kupując motocykl nie kupuje go w miejsce samochodu, tylko jako dodatek. Motocykle po prostu nie są tak praktyczne jako ten podstawowy środek transportu. Nie poruszam już tutaj tematu sezonowości i dobrej czy złej pogody. A sama gałąź przemysłu jest również mocno zaatakowana. Jest to coś, z czym już firmy motocyklowe nie mogą tak aktywnie działać, bo czynniki ekonomiczne mogą łatwo osłabić działy handlu detalicznego i prowadzić do słabszego popytu na dowolne zakupy, takie jak właśnie omawiane przez nas motocykle. Ale kłopoty ze sprzedażą nie są dokładnie ich największym problemem. Ich największym problemem jest to, że klienci są za starzy. Kiedyś wyobrażałbyś sobie w ten sposób typowego motocyklisty Harleya? Dzisiaj raczej w ten sposób. To młodsze pokolenie po prostu nie jest takim, jakie było kiedyś. Obecnie młodsze generacje są bardziej skłonne do wyborów technologicznych niż tych mechanicznych, jak to było kiedyś. A jeśli już ktoś wybiera motocykl, to raczej motor mniejszy, szybszy Yamaha czy Honda. I to właśnie oni wyspecjalizowali się w koncepcji wciągania młodszych pokoleń do produktu. I tak to w sumie działa z każdym produktem, który przetrwał wiele pokoleń. Trzeba mieć stały dopływ nowych klientów. Weźmy na przykład firmę Disney. Ich produkt jest ukierunkowany wobec małych dzieci. Jak wiesz, małe dzieci nie zostają na zawsze młodymi. Oznacza to, że Disney musi stale zdobywać nową publiczność. Dla nich nie jest to problem, bo w miejsce tych, którzy dorastają i przestają oglądać bajki Disneya, wchodzą nowi konsumenci. Jeśli Disney będzie oferował produkty wysokiej jakości, to nie będzie problemu dla nich, żeby cały czas firma mogła prężnie działać. Ale Harley Davidson ma trochę trudniej, bo te następne pokolenia wybierają inne produkty. Harley Davidson upada. Po wielkiej recesji w 2008 roku firma nigdy tak naprawdę się nie podniosła, wielokrotnie nie pozyskując nowych klientów czy młodszych nabywców. A gdy gospodarka znów się pogarsza, to co mamy teraz, to Harley nadal nie może zejść z maty. Coraz trudniej jest zobaczyć, jak firma wychodzi z tej niezręcznej sytuacji. Niektóre punkty zawiłej sytuacji firmy, jak już omówiliśmy, są oczywiste. Dodatkowo pamiętaj, że Harley zainwestował miliony w marketing, aby stworzyć wizerunek twardziela, który po prostu nie łączy się z młodszymi. Obecny wizerunek mężczyzny to facet w obcisłych rurkach, kolorowych ubraniach i na elektrycznej hulajnodze, a nie taki w dżinsach i skórzanej kurtce. Niewielu o tym wie, ale Harley jest także ofiarą stworzonego przez siebie środowiska politycznego.
Nie mogąc powstrzymać zagranicznej konkurencji, amerykański Harley poprosił kiedyś administrację Reagana o ochronę swojego udziału w rynku za pomocą cła. Na początku miało to być cwane posunięcie, ale nie do końca. Oczywiście administracja zastosowała się do tego, co stworzyło niebezpieczny precedens dla Harley'a jako chronionego politycznie amerykańskiego producenta. I kiedy więc Europa nałożyła cła odwetowe na amerykańskie towary w odpowiedzi na politykę handlową USA, to celowała w trzy ogólnoamerykańskie kategorie. Po pierwsze spodnie jeansowe, po drugie bourbon i po trzecie duże motocykle. Sprzedaż w USA miała już problemy. I przez to mocno również zaczęła spadać sprzedaż w Europie. I żeby uniknąć ceł, Harley próbował przenieść część produkcji na rynki lokalne, ale to się nie powiodło, gdy prezydent Donald Trump i inni politycy potępiali firmę za outsourcing siły roboczej. Nawet ci najbardziej lojalni klienci Harley'a postrzegali ten ruch jako zdradę amerykańskich fizycznych korzeni firmy. Bo przecież Harley był US made, firma ze Stanów i tam produkowana, a teraz trzeba było rozłożyć ręce. Nowe produkty, takie jak elektryczny LifeWire, pokazują, że firma stara się przystosować do tego nowego świata, ale na ratowanie marki może być już za późno. Sprawę komplikuje fakt, że Harley spalił ostatnio mnóstwo gotówki, odkupując własne akcje, co z pewnością nie było do tej pory dobrą inwestycją. Ale nawet przy większej ilości gotówki, cóż, trudno jest przewidzieć, dokąd firma mogłaby pójść. Podstawowa grupa demograficzna Harley'a starzeje się. Niewielu nowych nabywców wypełnia te luki. Harley Davidson stworzył ruch za pomocą swoich macho, tych w kurtkach, tych twardzieli, krzepkich motocyklistów, a teraz stara się odwrócić ten wizerunek. A co ty możesz z tego wynieść? Pamiętaj o ciągłym napływie klientów do swojego biznesu, do swojego lejka czy do swojej firmy i uważaj, jak dobierasz swoje grupy docelowe, aby dokładnie wybrać niszę, bo późniejsza zmiana może nie być wcale taka łatwa. Mam nadzieję, że naprawdę spodobał Ci się ten film i zdecydowanie mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to możesz zostawić komentarz poniżej albo sprawdzić niektóre inne moje filmy. Dzięki za oglądanie i subskrybowanie kanału. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym wideo. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Schreiner.